prosto w oczy, czyli polityczna rozmowa poranka Telewizji Republika. W studiu witam pana Marka Suskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Panie pośle, dziś posiedzenie, kolejne już posiedzenie zespołu parlamentarnego do spraw zbadania katastrofy w Smoleńsku. Dlaczego to posiedzenie po raz kolejny? Czemu ma służyć dzisiaj to zebranie się profesora Bieniędy, także wysłuchanie wystąpień innych naukowców związanych z zespołem? To jest prezentacja kolejnych wyników badań. Tym razem z zapowiedzi tych, którzy tam mają w tym brać udział, będzie porównanie pomiędzy zachowaniem rządów Ukrainy i rządu polskiego po katastrofie i ma to być po prostu porównanie, jak różne zachowania przy podobno takich samych przepisach mogą charakteryzować poszczególne rządy. My w Polsce mieliśmy sytuację, w której rząd mówił: niepotrzebne nam dowody, niepotrzebny dostęp do wraku, no już te kłamstwa o przesiewaniu ziemi na metry i tak dalej. No a z drugiej strony tutaj, przy tej katastrofie, powołanie międzynarodowej komisji, setki ekspertów, badanie, domaganie się dostępu do wraku, badania szczątków i tak dalej. Więc można nawet w obliczu badania katastrofy, która wiąże się z Rosją, można zachowywać się w sposób odważny i można po prostu dochodzić swoich praw. No, mniejsze państwa od Polski są odważniejsze w kontaktach z Rosją niż nasz rząd. No a to też rodzi pytanie, dlaczego? Czy być może, wszystko na to wskazuje, nasz rząd po prostu czuje się, że ma nieczyste ręce, no i próbuje tą katastrofę zamieść pod dywan, jak to się mówi. Rzecz interesująca, że także prokuratura okręgowa w Warszawie po raz kolejny przyjrzy się cywilnemu wątkowi śledztwa, a więc samej organizacji lotów. Jak by pan skomentował tę sprawę? Szkoda, że tak późno, bo my już od początku, od właściwie tuż po katastrofie, a nawet jeszcze przed, nie wiedząc, że oczywiście będzie katastrofa, mówiliśmy o tym, że rząd podchodzi do lotu prezydenta bardzo źle i że nie zabezpiecza tego lotu. Później, po katastrofie, wyszły różne dokumenty, w jaki sposób wręcz robiono wszystko, żeby ten lot nie doszedł do skutku, żeby może prezydent się spóźnił na obchody, nie było żadnej ochrony BOR-u na lotnisku, była zgoda na podział tych wizyt, czyli krótko mówiąc, widoczne było, że rząd polski podjął grę przeciwko prezydentowi. Wszystko wskazuje na to, że ta gra była prowadzona, nie wiem, czy umyślnie, czy tylko zbieg okoliczności, ale razem z Federacją Rosyjską. No i to wszystko doprowadziło do takich tragicznych skutków, więc zbadanie tego wątku, nawet jeśli prokuratura nie chce badać, czy też odrzuciła wersję zamachu, to badanie przygotowania tej wizyty, badania, w jaki sposób ona była chroniona, jest jak najbardziej zasadne, bo dokumenty pokazują, że było po prostu złamanie wielu procedur. No a ci, którzy zamiast chronić, nie chronili, później jeszcze otrzymali awanse i nagrody, więc to wszystko było skandaliczne. Szkoda, że tak późno, no ale jak to mówią, lepiej późno niż wcale. Panie pośle, trudno nie zapytać, jak się miewa porozumienie prawicy? A co to jest porozumienie prawicy? No, Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska, czy raczej Sprawiedliwa Polska, więc Solidarna Polska i Polska razem Jarosława Gowina postanowiły wystawić wspólnych kandydatów zarówno w wyborach samorządowych, jak i parlamentarnych, a później pewnie także kandydata w wyborach prezydenckich. Jestem ciekaw, jak pan patrzy na to porozumienie, bo dochodziły opinie publiczne usłuchy, że niemała część działaczy PiSu nie jest zadowolona z tego, że dawni renegaci z Prawa i Sprawiedliwości, którzy opuścili szeregi Prawa i Sprawiedliwości, oraz ci, którzy jakoś być może czując zmianę politycznych wiatrów opuścili szeregi Platformy Obywatelskiej, teraz próbują wkupić się ponownie w łaski PiSu. To trzeba by jednak rozdzielić, bo co innego jest kwestia naszych koleżanek i kolegów, którzy odeszli z Prawa i Sprawiedliwości i którzy
rzeczywiście dzisiaj można by było powiedzieć, że próbują się ponownie wkupić w łaski, natomiast co innego jest ta część, nazwijmy to partii Gowina, która odeszła z Platformy Obywatelskiej i próbuje znaleźć możliwość współpracy z Prawem i Sprawiedliwością. To najpierw ta pierwsza. Ta druga nie próbuje się ponownie wkupić w łaski, bo nigdy nie próbowała, więc jeżeli już, to teraz podejmuje współpracę, ale skoro pan chce rozmawiać o tej pierwszej grupie, co do której rzeczywiście no nie było jakiegoś entuzjazmu w Prawie i Sprawiedliwości. Im dalej od kierownictwa, tym większe zdenerwowanie, no bo ci, którzy odeszli, w dużym stopniu nas atakowali, krytykowali, mówili o różnych, nie będę już przypominać nawet, o różnych takich niezbyt dobrych rzeczach. No i teraz wrócili, no i koledzy, którzy byli, nie odeszli, czują taką starą historię opisaną nawet w testamencie, powrót syna marnotrawnego, że ten syn, który nie odszedł, nie przetracił, był, no i nie bardzo się czuje tutaj w jakimś sensie dobrze, kiedy ten, który właśnie był tym marnotrawnym, wraca i jest witany. Pan się czuje takim starszym synem z przypowieści o synu marnotrawnym, starszym synem, któremu, dodajmy, ojciec nie wyprawił uczty. To bym powiedział tak, że tutaj jest to takie odczucie może trochę subiektywne, natomiast ja nie czuję się, nie czuję kompleksów z tego powodu, że wraca Solidarna Polska. My po prostu braliśmy pod uwagę to, że jest potrzeba zjednoczenia na prawicy, żeby odsunąć od władzy te fatalne rządy, które są niszczące dla Polski i dla dobra Polski, nawet jeśli któryś z kolegów czy koleżanek coś pod naszym adresem powiedział, no niezbyt miłego, to zapominamy, można powiedzieć, jest to nowy początek. A jakich argumentów próbuje użyć prezes Kaczyński, kiedy chce przekonać działaczy, lojalnych działaczy Prawa i Sprawiedliwości do tego, że to dobry pomysł, żeby ponownie przygarnąć? Myślę, że przekonał, skoro do tego doszło, a używał właśnie takich argumentów, dobro Polski, mówiąc o tym, że trzeba jednak iść razem, bo takie rozproszenie później będzie ocenione przez wyborców i przez historię jako stracona szansa. Niezależnie od tego, czy ktoś ma lepsze czy gorsze samopoczucie, bo rzeczywiście czasem w niektórych miejscach pomiędzy niektórymi osobami dochodziło do niepotrzebnych moim zdaniem słów, które gdzieś tam jako osad zostały. A Zjednoczona Prawica ma już pomysł na strategię wyborczą w wyborach samorządowych i listy, sporządzone listy? Budujemy te listy. Jesteśmy właściwie na ukończeniu. Jeszcze można powiedzieć ostatnie szlify, gdzieniegdzie w niektórych miejscach są problemy, ale głównie nie wynikające z faktu zjednoczenia, chociaż no nie ukrywam, w jednym czy w dwóch miejscach to ucieranie jeszcze trwa, ale myślę, że będzie wszystko dobrze. To proszę zdradzić jeszcze na koniec. Jarosław Gowin wystartuje w Krakowie, jak to niekiedy media donoszą? Jeśli będzie taka decyzja, to wtedy będzie ogłoszona. Ja nie jestem upoważniony, żeby wychodzić przed szereg. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Gościem bardzo. Poranka Telewizji Republika był pan poseł Marek Suski z Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję za uwagę. A już teraz przegląd najświeższych i najważniejszych informacji dnia. Zostańcie państwo z nami.